Pani ambasador Stanów Zjednoczonych, yeah. ani na Trinidadzie, ani, ani w Wenezueli nie jest, jest w Polsce. Napisała taki list, w którym premiera z ministrem pomyliła, zrobiła literówkę w nazwisku i wstawiła się za wolnymi mediami w Polsce. Co o tym sądzisz? Tak, kiedy Trump wysyłał tę panią, to myśmy jej nie znali. Ona w biznesie była huczna na Florydzie, odnosiła sukcesy i teraz zwieńczeniem kariery bardzo często czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, bywały wyjazdy na stanowisko ambasadora. Czyli jesteś patriotą, dorobiłeś się w Polsce majątku, czy tam w, w twoim kraju majątku. Nie musisz już orać w biznesie. Chciałbyś coś zrobić dla swojego kraju, czyli oddać coś krajowi, który dał ci wiele. Takie postaci jak najbardziej nadają się na ambasadorów. I wtedy cieszyłem się, że Trump nie bierze z Departamentu Stanu tego podziemnego państwa, które zarządza, tych urzędasów, którzy się wszyscy znają. Tak jak u nas w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wszyscy po moskiewskiej szkole ministra wymieniamy, a nie zmienia się ogólna sytuacja. Bardzo trudno jest, dlatego opcja zerowa, wszyscy won, byłaby moim zdaniem szybszym załatwieniem sprawy. Tak, kosztowałaby trochę, bo mielibyśmy trochę wakatów, mielibyśmy trochę nietrafionych nominacji nowych, bo nie mamy kadr, zanim one się wyuczą, co się robi i jak to działa, to chwilę musi potrwać, ale to jest lepsze niż ciągnięcie tych ludzi z moskiewskiej szkoły. Za nami. No więc kiedy ją wymieniał, to uważałem, że to jest taki ruch: wszyscy won z departamentu stanu. Tych dziadów nie chce, Wezmę panią z Florydy, którą znam. I wiadomo było, że ona może popełniać jakieś gafy, bo nigdy nie zajmowała się dyplomacją. No i właśnie popełniła taką gafę. Należało zastosować dyplomatyczne mechanizmy: czyli prezydent Duda wzywa ją na dywan, bo on może. On przyjmuje listy uwierzytelniające, czyli mógłby ją wezwać w 12 minut. Bo tyle zajmuje przejazd yy, na sygnale yy, razem z wchodzeniem do limuzyny. W 12 minut mogłaby być na dywanie, i tam należało włączyć kamerę, nakręcić to spotkanie dyplomatyczne, zbesztać babsztyla za brzydkie zachowanie i zapytać, czy woli pani przepraszać Polskę i naszego premiera za literówkę w nazwisku, za brak tytułów, bo ja panią tytułuję pani ambasador. Do pani się mówi Ekscelencjo, a do premiera w listach oficjalnych się pisze Panie premierze Rzeczypospolitej. I z uszanowaniem proszę, bo on reprezentuje Polskę. Więc co pani wybiera? Przeprasza pani publicznie, czy wyjeżdża pani jutro? Prawdopodobnie wybrałaby przeprosiny, bo by się zorientowała, że walnęła gafę, że jest niezorientowana. W polskiej sytuacji. I jeszcze oczywiście powinien czerwony telefon dzwonić do departamentu Stanu, gdzie mamy teraz sojuszników, bo Trump wsadził kilku swoich i oni na Polskę patrzą przychylnie. We własnym interesie ich może interesować fort Trump, żeby przytyczka dać Niemcom, z którymi stosunki mają złe, i pokazać fangę Rosjanom którym fangę trzeba pokazywać codziennie, żeby się trzymali w ryzach jakiś. No więc mamy sojuszników w departamencie stanu i sam Trump rozumie taką koncepcję jak fake news i te media, które rozrabiają. I można by Białemu Domowi wytłumaczyć przez czerwony telefon ta pani broni TVN-u, bo przeczytała, że właścicielski kapitał w TVN-ie w tej chwili to są Amerykanie. Ale nie doczytała, że TVN to jest to samo co CNN. CNN, który Trump kopie po nerkach na każdej konferencji prasowej, że są fałszerzami newsów. Tak samo jak TVN jest fałszerzem newsów, gra w tej samej drużynie przeciwko Trumpowi. I teraz pani ambasador w imieniu Trumpa wspiera stację, bo przeczytała, że no tam amerykańskie pieniądze są, to muszę im pomóc. Oszukał ją ktoś, ona się nie zorientowała, że to zasadniczo CNN u broni. Czyli nie reprezentuje prezydenta Trumpa. Ambasador reprezentuje prezydenta Trumpa, który wysłał, żeby pomagać za granicą. No więc proszę pana, cały ten układ. Yy, trzeba było ją zbesztać porządnie i jej wytłumaczyć, co zrobiła. Jak ona się zorientuje, co zrobiła, albo się okaże, że jest szpiegiem i oszukała Trumpa i przyszła rzeczywiście wspierać to, co Trump w Ameryce zwalcza. I w takim układzie popieranie TVN-u jest zrozumiałe no albo się zorientuje w drugą stronę o cholera, ten TVN to jest to samo co ja zrobiłem, to te New York Times y wszystkie i tak dalej zaczęłam popierać tylko że pod polskimi nazwami no ale i, pana, i konkluzja tego przydługiego wywodu amerykanistycznego wytłumaczyłem panu sytuację pan może się ze mną nie zgodzić natomiast polska władza od wczoraj nie zrobiła nic nie, nie słyszę o żadnych ruchach. Nie zamierzamy, bezpośrednio doszli się do testu listy ambasador Mosbacher, ani faktu jego opublikowania w mediach. Polska i Stany Zjednoczone pozostają w bardzo dobrych relacjach i nie zmieni tego jeden incydent. Rzecznik prasowa rządu tak e, powiedziała. No, to właśnie najgłupsze możliwe. E, Na pluto nam w twarz, a my mówimy, nic się nie stało. Że nam na w twarz. To nawet nie jest mówienie, że to deszczyk pada. Tylko nic się nie stało, że nam na w twarz. Jeden incydent plucia w twarz nic nie zmienia, bo ogólne nasze stosunki są bardzo dobre. No nie, jest różnica między. Ogólne stosunki są bardzo dobre, a po pijaku ktoś mi na weselu napluł w twarz. Nie przechodzę nad tym do porządku dziennego w taki sposób, jak pani rzecznica rządu.